Wojtek Kawa z nami. Wojtku, jeszcze nie rozpoczęła się gala, jeszcze jesteś bohaterem, bo tutaj Kuba Borowicz właśnie na ważeniu wymieniał twoje liczne zasługi, więc opowiedz tutaj, jak ta akcja ratownicza, bo tutaj może nie wszyscy wiedzą, ale pożar w nocy w hotelu, więc sporo zamieszania i na pewno też no, sytuacja no, nieoczekiwana. Witam wszystkich. No tak, jest takie powiedzenie, że przed walką zawsze coś jest, no i w sumie zawsze coś jest, ale pożaru jeszcze nie było. No moje zasługi, no po prostu starałem się pomóc jakoś tam, jako sam jestem strażakiem, starałem się pomóc tyle, ile mogłem strażakom, też nie przeszkadzając. No żeby jakoś ułatwić to, jeśli chodzi na przykład o lokalizację gości i ewakuację, pomoc z rozwinięciem odcinków głupich, czy ze zmianą butli. Takie proste rzeczy, które jakoś tam ich też odciążały. Teraz powiedz mi, jak bardzo wpływa to na, o ile wpływa, na dekoncentrację przed pojedynkiem, bo to no 20 kilka godzin przed pojedynkiem, a tu takie rzeczy przed wagą. Jeszcze jesteś na tym etapie tej docinania wagi. Poranne ważenie za kilka godzin, a tu nagle pożar w hotelu. Więc no emocji na pewno sporo, które gdzieś jeszcze chyba nie do końca z ciebie uszły. No tak naprawdę była taka adrenalina, że nie czułem, że w ogóle tą wagę robiłem. Miałem taką siłę nad swojego kolegę, niosłem chyba przez 500 metrów przez ulicę, bo nie miał nawet butów ani skarpetek, nic. Nawet spodni nie miał, tylko owinąłem go w koc i po prostu zaniosłem go do naszego menadżera, do jego auta, żeby się ogrzał. Także w ogóle nawet nie czułem, że wagę jakąś robiłem, gdzie dwie godziny wcześniej trochę słaniałem, bo byłem po saunie. Tylko nie tej ferelnej saunie, od której jest ten pożar. Aha, czyli tam jest już przyczyna. Znaczy prawdopodobnie po prostu, bo od trzeciego piętra szedł ten pożar, a na trzecim piętrze właśnie była ta sauna. Tylko miałem taką przenośną po prostu saunę, więc no, nią sobie radziłem. No więc tak to wyglądało. To teraz powiedz mi, waga, limit podniesiony, jeśli dobrze gdzieś tam wyczytałem na Twitterze, prezes Jóźwiak mówił 2 kilo w górę każdemu zawodnikowi. No chyba nie było wyjścia w takiej sytuacji. No dokładnie, jeśli chodzi o mnie, to ja praktycznie tą wagę miałem zrobioną. Zostawiłem sobie na rano praktycznie tam kilogram z hakiem, co pokazało, że miałem tam 72 chyba 300. No tak, no musiało nastąpić jak gdyby taka decyzja, bo większość osób, połowa chyba zawodników nie miała tak naprawdę gdzie, czym, z kim zrobić tej wagi, tak? Została po prostu w środku nocy obudzona i no i musiała po prostu zostawić wszystkie swoje rzeczy i wychodzić z budynku, tak? Uciekać. Czy w nocy podczas całej akcji pojawiały się gdzieś na pewno myśli, głosy, gdzieś tak rozmawialiście, gdzieś tam stłoczeni na dworze po ciemku? Cholera, gala może się nie odbyć. Tak, no ja miałem właśnie takie myśli, że jeśli dojdzie do jakiejś tragedii, to na pewno gala się może nie odbyć. Odpukać i na szczęście nikomu nic nie jest, poza jakimiś tam stratami materialnymi, tak, bo parę pokoi spłonęło i niektórzy potracili swoje ciuchy, jakieś tam dokumenty i takie niektóre rzeczy. No to no, jest to też jakiś tam po części dyskomfort, no ale to jest szczęście w nieszczęściu, że to tylko takie coś się stało, tak? Pozytywny teraz jakiś akcent, co Wojtek, wprowadzimy? O przygotowaniach opowiesz, bo była taka wyrwa, jeżeli można nazwać taka wyrwa, powiedzmy ten okres świąteczno-noworoczny, gdzie wiadomo, nie do końca też człowiek myśli o spędzaniu czasu na sali, tylko wiadomo, że każdy chce w zasadzie, każdy jest człowiekiem, spędzi tego czasu z rodziną, ze znajomymi, może w trochę mniejszym stopniu, ale generalnie odpocząć, gdzieś tę głowę oczyścić. Jak bardzo to wpłynęło na przygotowania, o ile wpłynęło? Jeśli chodzi o moje przygotowania, to tak naprawdę nic się nie zmienia. Mój klub Berserker Steam, czyli BT Gym, jest czynny tak naprawdę w większości świąt. Jest trening wtedy rano, robimy po prostu jiu-jitsu. Tak samo byłem chyba w pierwszy dzień świąt na służbie, więc tak samo zrobiłem trening. Więc to nie miało tak naprawdę w ogóle znaczenia, wręcz fajnie, bo spotkałem się też z bliskimi, jak gdyby to mnie tak wzmocniło psychicznie i napędziło do dalszych celów, tak, i do dalszych przygotowań, do walki. A z jedzeniem jak? Czy można było sobie podjeść jeszcze na tym etapie, czy już wtedy się pilnowałeś z tym? Jak jest z tymi pierogami u ciebie? Jeśli chodzi o jedzenie i o pierogi, to bardzo lubię pierogi. No i tak naprawdę jeszcze to był taki odstęp czasu do walki. Ja też nie zbijam aż tak dużo, więc sobie pozwoliłem i tak naprawdę ta waga mi nawet nie podskoczyła. Wojtku, powiedz mi, czego ci życzyć jutro w klatce?
Mi życzę zawsze tylko zdrowia. Ja postaram się dać z siebie wszystko i zrobię wszystko, żeby wygrać i dawać wam jak największe widowisko. Dziękuję. Tego ci właśnie życzę. Nie, dziękuję.